Ej, przestańcie mnie ośmieszać. Dzieci nie się samo ośmieszasz. To też prawda, to też prawda. Hej wszystkim. Mamy właśnie poniedziałkowy poranek, 3 września, co oznacza, że dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły. Jestem bardzo podekscytowana. Spałam dzisiaj 3 godziny. Jest godzina 7 rano, a ja już jestem na nogach. Nawet nie wiem, czy przez całe wakacje zdarzył się chociaż jeden dzień, kiedy wstałam o 7. Wątpię. Także będę musiała się do tego przyzwyczaić. No i co no, jestem niewyspana, ale idę do szkoły. Raz kozie śmierć. W sumie to teraz by się przydało. Jem sobie śniadanko, owsianka z bananem. Tutaj mam mój planer. Chcę się jeszcze na niego napatrzeć, bo jak na razie jest pusty. Jak tam w ogóle u was nastroje na początek roku? Ja nie mogę narzekać, mój jest szampański. Plan na dzisiaj to jest zjeść, ubrać się, pomalować i wyjść do szkoły. Przeżyć jakoś te kilka godzinek i potem spotykam się z przyjaciółmi z gimnazjum. Myślę, że to poprawi mój nastrój. Spodziewałam się, że będę wyglądała gorzej po 3 godzinach snu, ale jest znośnie. Ucierpiała na tym tylko moja motoryka, ponieważ wszystko robię 5 razy wolniej. Kiedy wyciszyć telefon, rozpoznaję, że jest początek roku po tym, że nagle konwersacja klasowa na Facebooku odżyła. Nie, żeby mi przeszkadzało, jak nic się tam nie dzieje, nie? Normalnie tu się nie szykuję aż tak bardzo do szkoły, ale stwierdziłam, że pierwszego dnia chcę wyglądać jak milion dolarów. Każdego kolejnego dnia mogę wyglądać jak 10 zł, ale pierwszego dnia muszę wyglądać jak milion dolarów. Ale muszę przestać ględzić, tylko zabrać się do szykowania, ponieważ za 20 ileś minut, nie umiem teraz liczyć, muszę wyjść z domu. Mam 15 minut na zrobienie całego makijażu. To powinien być jakiś teleturniej i ja powinnam za to dostawać pieniądze, bo to jest niewykonalne. Są równe? Nie są równe, ale będą musiały takie zostać. Dobra, nie panikuj, nie panikuj. Zostało ci jeszcze 7 minut. Czemu moje życie pewnie pryśni? Boże, Boże, Boże. Jeszcze szkoła się nie zaczęła, ja się już stresuję i zaraz się popłaczę. Generalnie to naprawdę chciałam wstać pół godziny wcześniej i mieć czas na to, żeby się przygotować, ale kiedy o 6:30 zadzwonił budzik, to stwierdziłam, że czas przewartościować swoje życie i przestawiłam go pół godziny do przodu. Chciałabym obejrzeć ten filmik jako dorosła osoba kiedyś i śmiać się z tego, że tak panikuję, ale no zobaczymy, czy dożyję. Chyba pojadę następnym tramwajem jednak, bo spóźnię się z klasą. Znaczy do klasy, ale z klasą. Jeśli pojadę następnym tramwajem, to mam jeszcze 10 minut. Jeżeli nie uda mi się pojechać następnym tramwajem, to nie wiem, czy tam mnie w ogóle dzisiaj zobaczą. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Czuję, jak moje śniadanie podchodzi mi do gardła i to nie jest fajne uczucie. Dzisiaj mam dobry czas, bo spóźnię się tylko jakieś 20 minut. Nie nagrywam tego, jak wygląda moja trasa do szkoły, bo dzisiaj bez przerwy co parę kroków mruczę przekleństwa pod nosem, więc nie chciałabym tego nagrywać. Dzisiaj wcisnę im podręczniki, których nie potrzebują, mówiąc im, że potrzebują. Ej, ale to jest tak chamskie, to ci tak pójdzie w pięty, że się... No to mnie tam nie może zabraknąć. No i Marcin się oczywiście zgodził z tym pomysłem, no bo kto by się nie zgodził. Tak? Wiesz, jak się zdziwiłam, jak uważa, ja zobaczyłam z 4 przedstawionymi chłopakami w parku? No właśnie. Bo ja dzisiaj nagrywam mój pierwszy dzień szkoły. Przecież już to nagrywałaś rok temu. Ale teraz jest vlogasek, słuchaj. Excuse me, to wideo bije rekordy popularności i połowa komentarzy jest, że mnie uwielbiam, a połowa komentarzy jest, że jestem kujonką i w ogóle adios. Czy ty bez makijażu jesteś piękna? Nie widać mnie dzisiaj rano. Spałam dzisiaj 3 godziny. Godzinę makijażu, nie? Dlatego się spóźniłam. No tak. Codziennie, jakby podczas roku szkolnego, nie nosi makijażu, bo by się spóźniała non-stop do szkoły. Dotknęłaś mnie. Co coś powiedziała? Ej, przestańcie mnie ośmieszać. Dzieci nie się samo ośmieszasz. To też prawda, to też prawda. To jest Max. Max chodzi ze mną do klasy. Max jest bardzo mądry i z Maxem kiedyś będzie filmik. Thank you.
i przyszli po mnie moi ziomkowie z gimnazjum. O, jeden, drugi. Jeszcze wszystkich nie ma. Trzeci, czwarty i piąty zaraz przyjdą, także zrobili mi taką niespodziankę piękną, prawda? Z chęcią przyszłeś, prawda? Z chęcią przyszedłeś? No tak. Z wielką chęcią. Wielką. Why you always lying? Jeszcze ja? No, pierwszy raz byli w mojej szkole. Pamiętacie mnie jeszcze? Wiesz, że za czasów jak byłeś na moim kanale, to nikt mnie nie oglądał. No ja byłem na tym kanale. Przeskrolujcie sobie, jak będziecie na jej kanale i zobaczcie na filmik z wycieczki szkolnej. Ja tam jestem. Tak, ja też. I Szymon też tam jest. I ogarnijcie sobie. Naprawdę warto. I wystąpię jeszcze, jak będzie 10 tysięcy subskrypcji na kanale Liliany. Obiecuję. No będzie, na wiosnę. Tak, jesteśmy w Pizzy Hut, czekamy na chłopaków, resztę, żeby zdecydować, jaką pizzę kupujemy. Oni mówią, że nie chcą jeść, ale i tak na nich czekamy, bo i tak będą jeść. Tak będzie. Idą. Nie ma dla was miejsca w gospodzie, sorry. No ty, tutaj. No nie, chłopacy. Masz na zupę sosa. Wybieramy. Ej, ale poczekaj, bo potrzebuję tego oświetlenia tutaj. Wybieramy pizzę! Odblokujesz mi telefon, jak się skończy blokada. Tak? Ej, nie. Liliana. Wziąłem ciasto z serem. Grubi, fajnie. Ej, no nie, proszę. Nie mają problem, żeby odblokować telefon. Proszę, zdecydujmy się na tą pizzę. Ładne. Ewa? Miałam 13 lat. Miałam 13 lat. Wybieramy pizzę, bo już czekam tutaj 20 minut. I opóźniamy ruch całej restauracji. Dlaczego? Co? Okej, Supreme. Bestseller. Jak to bestsellera? Bestsellera. Wybieramy. Dobra, Hell's Kitchen? Kitchen. Hell's Kitchen. Hot pepperoni. Hot pepperoni. Co ty robisz? Hot pepperoni. Co ty robisz? Nic takiego. Dobra. Pizzę wybieramy. Od pepperoni. Pizzę na wybierzcie. Pizzę w pomocy. No zdecydujcie się. Od pepperoni. Ale ty się sama zdecydować nie może. No wy macie pomysły. To będziesz pierwszy prawdziwy filmik na jej kanale. Nie miałam wcześniej. Masz? Nie idziemy na Dwarte Szymi. Dzisiaj nie ma. Ale my jeszcze nie byliśmy wspólnie na Dwarte. Ale musimy. Ja byłam z Ewą na Dwarte. Z Ewą? No właśnie też tak. Byłam z Ewą na Dwarte. Ale dwie pizze na trzy osoby? Dobra, po 20 minutach doszliśmy do konsensusu. Konsensusu? Robimy ten mini do sery. Co ty robisz na telefonie? Jakiś super to jest normalny. Oddawaj ten telefon. To są flatbready. Płaski chleb. No a nie? Albo chlebowe mieszkanie. Frytki z pieca, a normalnie to są kurna z czego? Z garnka? Aha, średnia. Dwie średnie pizze bierzemy, tak? Nie, kurna, małe. No nie wiem, a może byś ty chciał dużą? Dużkie. Ej, super, super, duże za 4 dychy. A jakiś problem? Dobra, nie. Okej, okay, let's go. A gdzie? Dobra, to ja płacę za super Supreme, aby za hot pepperoni. Bez jaj, serio? Nie, ja tylko ja się śmiałem. Ja też się śmiałem, nie rób sobie nadziei. Wy się tak zachowujecie, jakby to był jakiś wybór życia. Dobra. Średnia. No nie, no już te trzy razy już bez życia. Średnia pędzroni, ale za 40. Panowie już idą, tak się żegnamy. Cześć. Cześć chłopaki. Cześć Janek. Cześć Janek. No co? Bo ludzie tutaj nie patrzą. Jak to się tutaj kliko? Grażyna, gdzie to się, gdzie to się kliko? A słuchasz takiej piosenkarki country, jaką jest Taylor Swift? Ona śpiewa country? Ona zaczęła z country, w Nashville. Pierwsze trzy albumy jej to było country. Część informacyjna Liliana Sadi. I zaczynam opowiadać, że właśnie... Ej, po godzinie siedzenia w tym KFC, w tej pizzy, a w końcu przyszła pizza. Proszę je. Jakieś fajne babliczki, spoko. Biorę sobie. Jalapeno. Ja pierdzielę, ale ej, to powie kupa. Teraz się dowiemy, ile musimy zapłacić. Ile? Ile? 45. 50. Każdy daje po 20. Ale jeszcze jest to 5 od Jasia. Chciałabym w tym momencie pozdrowić Jasia, który mimo, że nic nie jadł, to dał nam 5 zł.
bardzo dziękuję. Dzięki, Janek. No powiedz, że ci przeleję na konto. A czy ja ci nie wygadam w tej branży od wczoraj? Jak potraktujemy to jako randkę dla nas, to ja się płaci za wszystko. To są ciężko zarobione pieniądze, od mamy dostał. Czekaj, my ci damy stówę, a ty nam daj sześćdziesiąt. Czekaj, bo nic te bilety jest straszny. Tutaj wchodzi większa matematyka. Tu jest 60, a tu jest 100, a tu jest 20. Ja nie rozumiem. Tutaj jeszcze. Ej, a zabierasz rachunek? Proszę, musiał się gdzieś zgubić. My musieliśmy zapłacić tylko 10 zł. Po co pani weźmy papier? Nie, pani wezmę to, bo po co pani makulatura jakaś. Ale ja to rozmieniam na 20, daję mu 20 i ty musisz mu przelać. Potrąciłem Bartka i nie powiedziałem mu przepraszam. Stawiam. Już poznałeś tego Toda? Wyszliśmy właśnie z Pizzy Hut. Doszliśmy jakoś mniej więcej do tego, kto ma ile zapłacić. Myślę, było ciężko. Było ciężko. Zwłaszcza, że mieliśmy do podzielenia 60 zł na 3 osoby. Skończyliśmy jeść, jesteśmy najedzeni. Zostawiliśmy jakiś napiwek. Nie, 10 groszy. Za nasze zachowanie powinniśmy zostawić ogromny napiwek. Idziemy teraz do Empika, bo Jasiu musi sobie kupić 7 teczek, bo Jasiu jest na humanie. Pochwal się, co kupiłeś, jak jesteś zorganizowany. To jest mój organizer. Mhm. Do szkoły, proszę bardzo. To jest teczka wachlarzowa. Tak. W środku natomiast posiadam 6 innych wspaniałych teczek. I na co są te teczki? Na poszczególne działy z historii, na rozszerzenie humanistyczne. Z historii? Ponieważ szykuję się na pracę w Maku. Mam nadzieję, że będę miał jakąś wysoką posadę. Także taka teczka też na pewno się przyda. Tu będę miał przepisy na wszystkie cheeseburgery. I będę dla was recenzował napój Chias. O smaku harmonii. Harmonii. Musisz tak zrobić jak pan na chemii. Harmonia tak chyba nie smakuje. Bardziej mi to podchodzi pod pleśń. Oceniamy w skali 1 na 10. Ile dajecie temu napojowi Chia? 2 na 10. Ja daję 1,5. Teraz mamy bombinie. Ja to jest kapsel. To musisz zębem. Ja mam, czekaj, ja mam zapalniczkę. A dlaczego ty masz zapalniczkę? Okej, nie, daj to. Każdy porządny człowiek musi mieć jakiś ogień. Ej, czy ty właśnie otworzyłeś kapsel ręką? Nie. No już lepiej, ale nie wygorzka herbata. Pomarańczowe osi. Dobra. To kolejny składnik naszego hałdu zakupowego. Dobra. Wszystko sponsorem jest, jestem ja. Osi. Ja daję 7 na 10. Opinię zachowam dla siebie. Nie hejtujcie mnie, proszę. Wezmę wszystko do siebie. Ja bym nie miał życia. Zaczęły dzisiaj szkołę, to naturalne. Nie rób zbliżeń, bo to ma być ładny film. Co wam? W tym miejscu kończymy tego vloga. Dzień zaczął się dla mnie okropnie. Jak wam się zaczął ten dzień? Tak se. Spoko. Jak dla mnie pierwsza połowa dnia okropna. Jak się skończyło rozpoczęcie roku? Potem było super. Podsumowując dzisiejszy dzień, to wstałam o 7 po 3 godzinach snu, niewyspana, z brakiem jakichkolwiek chęci do istnienia. I poszłam do szkoły, spóźniona 20 minut, ale zaszłam. Dostałam plan lekcji, zaśpiewałam hymny podczas apelu. Skończyło się wszystko po 11. Przyszli po mnie do szkoły moi przyjaciele z gimnazjum i od tego momentu mój dzień momentalnie się polepszył. Teraz wróciłam do domu, jest 15. Przejrzę mój plan lekcji, bo nawet nie miałam czasu go dokładnie przeanalizować. No i jutro oczywiście do szkoły i tak przez kolejne 10 miesięcy. Już się nie mogę doczekać. Dobra, to tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Pa!